Dzień dobry Państwu, miło mi gościć po 6-7 latach tutaj w tym gronie. Bardzo się cieszę. Będę dzisiaj mówił o trochę może bardziej optymistycznie niż niektórzy prelegenci. Chciałbym się skupić na tym, jak rozwiązywać problemy, a nie dlaczego czegoś nie da się zrobić. Nie deprecjonując tych wszystkich innych jednak zawiłości, ale jednak wierzę, że można coś zrobić. Chciałbym mówić o FIDO, czyli standardzie komercyjnym do uwierzytelnienia. Proszę mnie nie łapać za słówka w tym momencie, bo wiem, że to można różnie rozumieć. Na tą chwilę przyjmijmy, mówimy o uwierzytelnieniu osoby. Pierwsza rzecz, dlaczego o tym mówię, ponieważ FIDO jest wszędzie, ewentualnie FIDO będzie wszędzie, tak? Z tego powodu, że pierwotnie FIDO to były takie tokeny dodatkowe, które miały być drugim czynnikiem uwierzytelnienia, żeby stworzyć silne czy też wieloczynnikowe uwierzytelnienie przy dostępie razem z hasłem, tak, taki pierwotnie. Ale duże firmy wymyśliły standard FIDO 2, który jest już jakby wieloskładnikowym, silnym uwierzytelnieniem, które też może być bez potrzeby hasła, ale w każdym razie sam token FIDO z PIN-em, a może z biometrią, jest silnym uwierzytelnieniem. I takim zasadniczym tutaj zmianą reguł jest to, że ten token FIDO, który pierwotnie był w formie tej właśnie, czy w postaci, teraz forma, prawnicy mnie będą łapać, w postaci tokena sprzętowego, gdzie jest klucz kryptograficzny, to samo po prostu wbudowano w urządzenia. I teraz każde nowe urządzenie, prawie każde, laptopy, urządzenia mobilne, iPhony, smartfony mają wbudowany token. Nawet użytkownicy nie wiedzą, że jest tam ten token, czy możliwość umieszczenia kluczy w tym tokenie zgodnie z FIDO. Czyli to jest popularne Face ID, Touch ID, Windows Hello i tak dalej. Standard wspierany przez dużych graczy, dlatego mówię, że FIDO jest wszędzie, nawet jak może nie jest wszędzie, no to będzie. Wspierany jest przez największych. Tutaj muszę dopowiedzieć FIDO. FIDO 2, ten standard FIDO 2, mówiąc konkretniej, działa przez przeglądarki. Przez przeglądarki. To jest bardzo ważny element do zapamiętania i tutaj wsparcie też producentów przeglądarek jest ważne. Są one, jak widzimy, 95% przeglądarek wspiera FIDO, czyli drugi ważny element do sukcesu. Co to jest FIDO? No FIDO jest to silne uwierzytelnienie, w tym sensie rozumiane jako dwuskładnikowe. Jest to uwierzytelnienie, po pierwsze mamy czynnik posiadania, czyli ten token fizyczny, który, tak jak powiedziałem, może być zewnętrzny, tak zwany roaming authenticator, albo wbudowany, czyli tak zwany platform authenticator. Ale jest to fizyczny jakiś tam token, w środku jest para kluczy, czy klucz prywatny i mamy uwierzytelnienie wykorzystujące kryptografię asymetryczną. Tak? I jakby uwierzytelnienie jest uruchamiane, czy może być uruchamiane jakimś tam czynnikiem typu biometryczny, czy PIN, tak? Powiązany z tym tokenem FIDO. Bardziej w szczegółach, tutaj już może nie będziemy się wnikać, to jest diagram z dokumentu FIDO Alliance. W każdym razie są opracowane dwa standardy techniczne, dwa protokoły. Z jednej strony jak przeglądarka ma się komunikować z tokenem, niezależnie czy on jest zewnętrzny czy wbudowany, ale jest tam protokół komunikacji, tak żeby producenci tokenów mogli produkować te tokeny, byłyby one zgodne z FIDO. I drugi standard, czyli API, który przeglądarka wystawia na zewnątrz do stron ufających, czyli żeby rozmawiać z tokenem FIDO, dostawcy aplikacji, systemów i tak dalej, rozmawiają z przeglądarką przez API. Czyli mamy już taki cały tutaj standardy, które to umożliwiają. Jest ciekawe też demo, można sobie w domu popatrzeć, jak ktoś ma komputer. Można sprawdzić, czy wspierany jest FIDO, ale fajnie to działa, takie uwierzytelnienie na przykład z pomocą Face ID. Bardzo sprytnie to jest zrobione. No i teraz przechodząc do jakby
do tutaj meritum tych naszych dyskusji. Fido jako uwierzytelnienie podpisującego, specjalnie tutaj dodałem jeszcze SCAL 2. Część z Państwa na pewno wie, a może wszyscy, chodzi o podpis kwalifikowany, czyli o komponent wyłącznej kontroli, sole control na poziomie wiarygodności drugim, czyli tak jak potrzebny jest do potwierdzania podpisu kwalifikowanego, czy uwierzytelniania. Tu znowu nie czepiajmy się słownictwa, bo możemy szybko nie skończyć. Ale w każdym razie w skrócie mówiąc i tutaj FIDO Alliance przygotował też taki dokument jakby mapujący wymagania standardów związanych z podpisem kwalifikowanym, czy w ogóle ogólnie z podpisem elektronicznym, standardy cen Etsy i mapowanie ich na terminologię FIDO, standardu FIDO i tutaj widzimy jakby ten kluczowe elementy, czyli Signature Activation Protocol, protokół aktywacji, można zrealizować przez te dwa protokoły opisane przez standard FIDO, czyli CTAP i WebAuthn. Ciężko to wymawiać. Drugi element, Signer Interaction Component, czyli to jest, i tutaj muszę trochę słowotwórstwa, uwierzytelniacz. No brakuje mi słowa do określenia angielskiego słowa authenticator, ale jak powiem jakieś tam dane uwierzytelnia, to też nie jest to znaczenie, więc w cudzysłowie możemy przyjąć uwierzytelniacz, przynajmniej na roboczo, bo każda inna definicja, którą znamy, może tutaj nie pasować. O, to jest ten problem. W każdym razie FIDO nazywa to FIDO Authenticator, czyli tak naprawdę ten techniczny komponent, ten token zewnętrzny bądź wbudowany, to jest ten FIDO Authenticator. No i jest takie coś jak Signer Interface, czyli interfejs, przez który użytkownik potwierdza, czy aktywuje złożenie podpisu, jakbyśmy to nazwali. I tutaj to jest to urządzenie, to będzie komputer, smartfon i ta przeglądarka właśnie, czyli takie jest mapowanie dokonane. I jak widzimy, no cóż, no po prostu w całym tym procesie podpisu ten końcowy element, ten techniczny element uwierzytelnienia, bo to mówimy o uwierzytelnieniu, nawet jeżeli podpis mówi o aktywacji podpisu i tak dalej, to tak naprawdę technicznie to jest jakieś tam uwierzytelnienie, tak? Trzymajmy się tej terminologii. Po prostu użytkownik może potwierdzić. Nieważne też w sumie z punktu widzenia użytkownika, co tam się w tle dzieje, tak? Jak wygląda taki przykład konkretny, user experience, takie doświadczenia klienta przy wykorzystaniu FIDO, czyli z jednej strony musimy zarejestrować ten token FIDO, jeżeli użytkownik ma, na przykład kupił sobie albo ma w komputerze, to trzeba go do jakiejś tam usługi zarejestrować i na serwerze FIDO też zarejestrować. Czyli po pierwsze trzeba wysłać prośbę o rejestrację i tak jak powiedziałem, FIDO działa przez przeglądarkę, czyli nawet jeżeli mamy urządzenie mobilne, no nie trzeba mieć tam aplikacji. Można, ale nie trzeba, tak? Czyli to i tak się odbywa przez przeglądarkę, czyli tak naprawdę musimy wysłać jakiś tam link w ten czy inny sposób. To może być poprzez e-mail, SMS, a może poprzez wyświetlenie w jakimś innym serwisie, czy bankomacie, czy w inny sposób, tak? Jest prośba o rejestrację i tak jak użytkownicy na co dzień korzystają w tym przypadku, tutaj w konkretnym przykładzie z Face ID, to dla nich to nie ma różnicy. To jest właśnie dobre, że to jest to samo, co robią na co dzień, uwierzytelniając się, otwierając, odblokowując telefon, tak? Dla użytkownika nie ma to znaczenia. Czyli wyrażają zgodę, czy zgadzają się na wykorzystywanie tego tokena. No tu jest napisane Face ID. Użytkownik nawet może nie wiedzieć, czy to jest FIDO, czy nie FIDO, ale to jest jako FIDO, tak? Jest rejestrowanie, jest szybkie odczytanie Face ID i gotowe, tak? Jest zarejestrowany. Potem, jak już jest zarejestrowany, oczywiście instytucja musi to w swoich bazach, systemach połączyć z odpowiednią osobą, z danymi tej osoby i tak dalej. Tego FIDO nie zapewnia, ale to jest po stronie instytucji korzystającej. Ale potem uwierzytelnienie
wygląda w zasadzie dokładnie tak samo. Jest jakiś tam link. Ten link jest, jeżeli jesteśmy na portalu, na przykład, czy wchodzimy na portal, ten link jakoś tam musimy dostarczyć. Jeżeli wchodzimy z komórki, to może jest to łatwiejsze. W każdym razie chcemy się zalogować, jest wyświetlane tak, czy chcesz się zalogować, Face ID. Pokazujemy twarz. Każdy, kto korzysta z telefonu iPhone, no to wie, że to dosyć sprawnie, szybciutko działa. Jest to gładkie i zalogowane, czyli jakby z punktu widzenia klienta jest to coś po pierwsze znanego, nie ma dodatkowego urządzenia, czy nie musi otwierać jakiejś tam aplikacji dodatkowej, żeby się uwierzytelnić. I to tak samo można uwierzytelniać się, czy to tak zwany inband, czyli na tym samym urządzeniu coś robimy i mamy metodę uwierzytelnienia, albo out of band, czyli na przykład na komputerze się chcemy zalogować czy jakąś transakcję wykonać, a tylko uwierzytelnienie mamy na telefonie tej danej transakcji, operacji, to działa to tak samo. I teraz właśnie, dlaczego o tym też mówię? Najpierw opisałem, jak działa FIDO, jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika, ale tak naprawdę to, co dzisiaj już wielokrotnie było o tym mówione dzisiaj, mamy różne konteksty wykorzystania uwierzytelnienia. I teraz pierwsze, które przynajmniej mnie interesuje i moją firmę, która tego typu rozwiązania na bazie FIDO dostarcza, to są usługi płatnicze. Tam jest ta koncepcja SCA, silne uwierzytelnienie klienta, i tam jest definicja, co to jest silne uwierzytelnienie klienta. Dlatego wymieniam to jako pierwsze, bo to chyba pierwszy taki tego typu dokument, który po prostu wstawił tą definicję i to upraszcza. Ale jeżeli zerkniemy dalej, EID, e-usługi, czyli eIDAS, to nie ma definicji silnego uwierzytelnienia. Natomiast jeżeli spojrzymy na inne jakby zapisy, definicje, czy to jest, czym jest środek identyfikacji elektronicznej, to nie jest środek tylko identyfikacji elektronicznej, de facto to jest środek identyfikacji i uwierzytelnienia właśnie. To trzeba się troszeczkę wczytać. Jeżeli spojrzymy na wymagania co do EID na poziomach średnim i wysokim, to tam w zasadzie można powiedzieć, że to też jest silne uwierzytelnienie, porównując to z definicją na przykład PSD2, tak? A do tego jeszcze EIDAS 2 w propozycji wprowadza de facto Strong User Authentication i tak się zastanawiam, czemu akurat user, a nie client, czemu nie ma jakiejś takiej unifikacji tych pojęć, to by chyba nam wszystkim ułatwiło. Ale jeszcze ciekawe jest, jak zerkniemy w podpis elektroniczny, tam całe te spaghetti wszystkich tam standardów i definicji wymagań, tam jakby też nie ma silnego uwierzytelnienia. Historycznie wiemy, że to początkowo wiązało się z tą koncepcją wyłącznej kontroli, sole control, która polegała na, prawda, posiadaniu karty i numeru PIN, czyli w zasadzie to jest silne uwierzytelnienie zgodnie z tą definicją PSD2, tak? Chociaż nie było takiej definicji. Potem mamy ten podpis online, czyli ten zdalny, i tu już mamy serię tam terminów, terminologii. No w skrócie można powiedzieć, jak się weźmie te wszystkie elementy, definicje, to w zasadzie też mówimy o silnym uwierzytelnieniu, tak? Ja powiem szczerze, że troszeczkę zawiodłem się, bo po tych te 6-7 lat temu, jak jeszcze blisko pracowałem na bieżąco w sprawach EIDAS, to liczyłem na to, że właśnie to zmierza w tym kierunku, żeby przynajmniej to, co jest w EIDASie, w podpisie, w zakresie jakichś tam uwierzytelnienia, identyfikacji, że to będzie zunifikowane i w prosty sposób zmapowane pomiędzy tymi aktami prawnymi, tak? No i tutaj się zdziwiłem, że jednak nie jest. Szkoda, ale z drugiej strony jednak ja mogę powiedzieć, że mimo wszystko wszędzie mówimy o tym samym silnym uwierzytelnieniu. Silnym uwierzytelnieniu, które mam na myśli jakiś techniczny komponent, który jest bezpieczny, używa dwóch składników uwierzytelnienia z dwóch różnych kategorii. Oczywiście uwierzytelnienie to nie jest tylko ten
komponent, ale tak naprawdę te dane, jakieś atrybuty, które są potwierdzane i tak dalej. Ale to jest wszystko w tle. Może implementacja może wyglądać inaczej w tych trzech różnych obszarach, ale z punktu widzenia użytkownika to on cały czas może korzystać z jednego narzędzia uwierzytelnienia tego technicznego komponentu, które umożliwia dokonanie tej czynności uwierzytelnienia, aktywacji, potwierdzenia, autoryzacji. Technicznie to zawsze mówimy o tym samym. Więc takie rozwiązania między innymi właśnie promuje, dostarcza firma Entersec, którą prezentuję dzisiaj, nie tylko na bazie FIDO, także innych metod uwierzytelnienia, ale chodzi o to, że można mieć jedno rozwiązanie techniczne w tych wszystkich kontekstach i to powoduje po prostu najlepsze odczucia klienta. I teraz już podsumowując, nie wiem ile mamy czasu. Zero. No to już kończymy. Jeżeli mówimy o uwierzytelnieniu FIDO, to oprócz tego, że jest to globalny standard rozpoznawany przez największych graczy, to jest także masowa dostępność tych tokenów sprzętowych do silnego uwierzytelnienia. Spójne doświadczenia klienta, bo ten sam token FIDO w tym przypadku można wykorzystać w różnych kontekstach tak naprawdę. Jednocześnie, jeżeli to jest token biometryczny, to eliminujemy hasła w silnym uwierzytelnieniu, bo mamy czynnik posiadania i czynnik biometryczny, biometrię. Możemy eliminować kody jednorazowe i powszechnie wciąż używane SMS-y do przesyłania tych kodów, co nie jest uznawane bezpiecznie i banki już od tego odchodzą. No i też brak potrzeby instalacji aplikacji. Wbrew pozorom to jest ciekawy argument, bo na przykład z danych bankowych 10-15% klientów nie używa z tych czy innych powodów aplikacji mobilnej, bo dzisiaj najczęściej te są aplikacje mobilne do uwierzytelnienia, do e-bankowości albo połączone, ale część nie może używać albo nie chce używać i wtedy jest ta alternatywa. Także żeby dowiedzieć się więcej tutaj o tym rozwiązaniu, jak to działa, zapraszam do rozmowy, do kontaktu. Tutaj będę też dostępny. Dziękuję bardzo.